Wiktoria 1918 Jaworzno gromi na boisku piłkarzy, ale sama przegrywa z Dzikami. Stadion Wiktorii w Jeleniu nie nadaje się do użytku. W nocy został zdewastowany przez stado dzików, które zryły znaczną część murawy. No bezsilność, trzeba z tymi dzikami coś zrobić, trzeba zadzwonić do sztabu kryzysowego i może pomogą. Działacze Wiktorii załamują ręce i mają wątpliwości, że uda się ją doprowadzić do użyteczności w tym sezonie. Jeżeli przyjdzie 10 osób, to dnióweczka za 12 godzin to trzeba będzie zrobić, plus woda, lanie, trawa, wałowanie, to są wszystko koszta, prawda? Na boisku w Jeleniu użyczonym przez prywatnego inwestora odbywają się mecze wielu grup młodzieżowych. To ważne z punktu widzenia treningów i rozgrywek. I juniorzy, i drużyna, i młodzicy muszą gdzieś grać. A tak jak mówię, sytuacja jest na tyle poważna, że tam mamy kolejne boisko w ogóle nieogrodzone. One jak były raz, drugi, trzeci, to pewnie będą przychodzić. Kilka tygodni temu dziki zniszczyły murawę i nakładem pracy sympatyków udało się ją naprawić. My już walczymy z tym miesiąc czasu, z tym, że po pierwszym ataku dzików na murawę zrobiliśmy to w 48 godzin. Dodatkowo kosztem 1000 zł zamontowano prowizoryczne ogrodzenie, aby te dzikie zwierzęta nie mogły przedostać się na murawę. To wszystko poszło na marne i ogrodzenie zostało w nocy stratowane. O odszkodowanie z gminy nie ma szans, bo teren wynajmowanego boiska jest prywatny. Załamani działacze zwrócili się dziś do koła łowieckiego o pomoc. Kolejna wizyta dzików może być już ich ostatnią. Coraz więcej ludzi w mieście pyta, dlaczego panuje taka bezsilność wobec tych dzikich zwierząt. Szkoda, że władze miejskie w tym aspekcie nie potrafią być stanowcze.